Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. Tym razem wyjątkowo w środę, z reguły jest w niedzielę, ale coś mnie naszło. Zresztą ostatnio cały czas mam ochotę nagrywać często filmiki, więc po prostu mnie naszło, żeby wrzucić gameplay w środę, ale nie martwcie się, niedzielny odcinek również będzie. I w dzisiejszym odcinku zajmę się sprzedażą kiszonki w biogazowni. Użyję do tego po raz pierwszy tej tutaj ładowarki JCB. Jest to nowy nabytek, jeszcze nieużywana ładowarka z DLC JCB. Nią będzie o tyle łatwo, że wcześniej jak sprzedawałem kiszonkę w serii pierwszej, to używałem do tego ładowacza teleskopowego New Holland. On bądź co bądź tą łychę ma o mniejszej pojemności niż ta ładowarka JCB. Co po prostu sprawiało, że sprzedawanie tej kiszonki mogło zajmować dość dużo czasu. Jakoś ta tutaj łycha ma o wiele, no po prostu jest większa, znacznie większa ta pojemność tej tutaj łychy, jak widać. O, czekajcie, teraz odjemy nam do pełna. O, jak widać, mieści 6400. No nie wiem, czy kilogramów tej kiszonki, czy litrów bardziej, no bo czy to z 6 ton by było? No nie wiem. Tak więc nią akurat przy użyciu tej ładowarki sprzedaż powinna pójść dość szybko. A jak to bywa po każdej sprzedaży, zrobimy sobie małe bądź duże zakupy, zależy ile zarobię, bo no nigdy nie wiem ile zarobię. Zobaczy się na koniec, ile będzie, jaki będzie stan konta, to wtedy się urządzi jakieś małe zakupy. Dobra, w międzyczasie, jak będę tutaj sprzedawać sobie powoli kiszonkę, to w międzyczasie będę patrzył i wypowiadał się na temat tematów, które zadaliście mi w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. I już mam tematy przed sobą, czekajcie, zobaczę sobie. Aha, dobra. Pierwszy temat od xvictorx.pl. Co sądzisz o produkcjach Playway? Produkcje Playway, polskiej firmy Playway. Zaliczyć można do produkcji tej firmy m.in. grę Car Mechanic Simulator, Simulator Maszyn Rolniczych chyba oraz Simulator Farmy 2015-16, w ogóle te najnowsze symulatory farmy. No i co sądzę o tych grach? W Simulator Maszyn Rolniczych nigdy nie grałem. Grałem w Car Mechanic Simulator 2014. No całkiem fajnie, aczkolwiek nie wciągnął mnie na długo. W Car Mechanic 2015 grałem tylko w demo, drobinkę, jakoś mnie to nie wciągnęło. No Simulator Farmy 2015 to zagrałem z pół godziny, bo mi to się tak cięło, tam tak tragiczna optymalizacja była, że to nie było sensu. No i w Simulator Farmy 2016 no trochę pograłem na potrzeby zrobienia recenzji, bo kiedyś zrobiłem właśnie wideo recenzję Simulatora Farmy 2016. No i żeby po prostu zrobić tam wideo recenzję, rzetelnie musiałem w nią trochę pograć, ale teraz nie gram w nią w ogóle, słuchajcie, dlaczego? Bo również ma słabą optymalizację, ta gra strasznie słabo mi chodzi, że nie dałoby się po prostu z niej nagrywać takich regularnych gameplayów, plus to, że po prostu mi się nie podoba, więc uważam, że gry firmy Playway są bardzo średnie. A jeszcze akurat Car Mechanic Simulator jeszcze moim zdaniem był w miarę, ale już te symulatory farmy to w ogóle mi się nie podobają. No więc uważam, że gry tej firmy są no bądź co bądź średniawe. No ale fajnie się pracuje tym JCB. Strasznie fajna ładowareczka. Dobra, teraz luknę sobie na następne tematy, tylko tutaj wysypię tą łychę. No troszeczkę trudniej się operuje tym tutaj ładowaczem, bo jest on przegubowy, ma skręt taki przegubowy, a w farmingach to zawsze był z tym problem, słuchajcie, mi się zawsze jakoś dość ciężko, dość topornie jeździło tego typu pojazdami w farmingach. W sensie łatwiej by się nim jeździło, gdyby na przykład grał na kierownicy albo na myszce, ale na myszce nie lubię, a kierownicy nie mam. Bo jak gra się na klawiaturze, to tylko wezmę chwilę w bok, puszczam i on odbija.
To jest czasami upierdliwe. Fajnie by było, gdyby on nie odbijał, bo prościej by chociaż byłoby z belami, a ładować czymś takim bele to... No może być problematyczne, jak się gra na klawiaturze. No ale tak poza tym to... To no właśnie po prostu tymi maszynami przegubowymi mi się dość ciężko jeździ w farmingu. Dobra, zaraz tylko luknę następne tematy. Emil Krawczyk, Kador, jak myślisz, która część filmu Szybcy i Wściekli była najlepsza? Oglądałem wszystkie części filmów, wszystkie filmy z serii Szybcy i Wściekli. I która jest moim zdaniem najlepsza? Myślę, że piątka. Myślę, że piątka jest... była najlepszą odsłoną właśnie serii Szybkich i Wściekłych. Tak, chyba piątka była najlepsza moim zdaniem. Ona... No, na długo mi została w pamięci, jak ją obejrzałem. Drugie miejsce może... Ja wiem. Może siódemka... Albo czwórka, albo jedynka, nie wiem. Nie jestem w stanie posegregować pozostałych właśnie części Szybkich i Wściekłych, ale wiem, że moim zdaniem jednak bądź co bądź chyba najlepsza była Szybcy i Wściekli 5. Dobra, następny temat. Czekajcie, on jest dość długi, więc... A ja jedną ręką operuję myszkę. Mam na myszce prawą rękę. Lewą ręką na klawiaturze. Jeszcze muszę tutaj lukać te tematy. Jeszcze muszę sterować, więc... O, zapotrzebowanie na wióry mi przed chwilą wyskoczyło, ale no co z tego, wolałbym na kiszonkę, no nieważne. To czekać, muszę na chwilę zatrzymać granie, bo muszę przeczytać, temat jest dość długi. Temat od Dario. Kator, którą z tych aktywności najbardziej chciałbyś zobaczyć w Farmingu 17? 1. Sadownictwo. 2. Hodowlę ryb. 4. Przerabianie w fabrykach na przykład buraków cukrowych na cukier i sprzedawanie go. 4. Psucie i naprawianie maszyn. No, temat dość poważny i dość trudny w odpowiedzi. Znaczy się tak, hodowlę ryb to ja wyrzucam od razu. Jakoś nie widzi mi się tego typu czynność w Farmingu 17 jak hodowla ryb, więc ją od razu chyba bym wywalił, tak szczerze mówiąc. Przerabianie w fabrykach cukru, buraków na cukier, tego typu rzeczy, to no po prostu sprzedaż tych buraków do fabryki wystarczy, moim zdaniem, jako czynność, więc to też raczej odpada. Sadownictwo, tak, sadownictwo bym chciał. Możliwe, że to wygra te zestawienie. Sadownictwo na pewno bym chciał, żeby było, więc z tych tutaj czterech punktów, moim zdaniem, najbardziej bym chciał, żeby właśnie było sadownictwo. Bo to już, no to podchodzi pod rolnictwo właściwie, w porównaniu chociażby do tych hodowli ryb. Dlatego sadownictwo bardzo bym chciał tutaj zobaczyć. No i jeszcze co do tego psucia i naprawiania maszyn, no to też jest fajna opcja, ale... Obawiam się, że nie mam dostatecznego zaufania do Giant Software, w sensie jak oni by to zrobili. Jak oni by to zrobili, to te maszyny, moim zdaniem, by się pewnie zbyt szybko psuły. Zależy też jaka naprawa, że nie wiem, że będą się psuć do... Będzie jakiś tam procent zużycia maszyny i że trzeba będzie jechać do serwisu, po prostu kliknąć napraw za ileś tam euro i tyle, no to jeszcze może być, ale... Powiem wam szczerze, nie chciałbym raczej, żeby była opcja wymiana dosłownie każdej części w traktorze. W traktorze czy w jakiejś maszynie, żeby można było wymieniać każdą część. Bo byłoby z tym po prostu, moim zdaniem, za dużo zachodu. Zresztą, żebyśmy bardzo często musieli to wymieniać, bo twórcy, jak dodają jakąś opcję, że coś się psuje i można to naprawiać, to jeszcze nie spotkałem żadnej gry chyba, w której ten przedmiot psuje się dość wolno, w realistyczny sposób wolno, tylko oni się psują szybko. Czy to, no w różnych grach było tak, że było coś, co się psuje, trzeba naprawiać, to z reguły to się tak cholernie szybko psuło, że to aż było wręcz denerwujące. Praktycznie w każdej grze, w której była taka opcja, więc nie chciałbym czegoś takiego w farmingu, żeby można było każdą część naprawiać. No ale moim zdaniem z tego, co tutaj było napisane, to sadownictwo jest najlepsze. I dlatego to właśnie sadownictwo chciałbym w Farmingu 17. Dobra, został jeszcze jakiś temat, czy nie? Nie pamiętam, czekajcie.
Bo pamiętam, że coś tutaj jeszcze było, ale nie wiem, gdzie to jest. Chwileczkę, bo zgubiłem jakiś temat. Widziałem jakiś jeden i nie pamiętam, gdzie on jest. Czekajcie. No nie wiem, gdzie ja ten temat zapodziałem. Bo jest jeszcze jeden, ale pamiętam, że był jeszcze jeden jakiś, ale nie wiem, gdzie go zapodziałem. On chyba... Nie wierzę. Zapotrzebowanie na towar kiszonka. Super, dzięki. O 16. Bo ja przyspieszyłem czas, żeby tutaj zdążyło się w tych zbiornikach przerabiać ta kiszonka. No i patrz, o 16 mi tu nagle, w grze z godzina 16 wyskoczyło zapotrzebowanie na kiszonkę. Jak ja już mam końcówkę? Aj, dobra, zawsze to. Bądź co bądź, troszeczkę więcej zarobię. Wcześniej widziałem, że za jedną łychę dostawałem 20 tysięcy, a tu z 34 tysiące euro. No, to mi się podoba, słuchajcie. No, przynajmniej się załapałem na te koszenie, na tą zapotrzebowanie na tę kiszonkę. Ile jeszcze tutaj jest? Jeszcze dość dużo tego jest, więc spokojnie jeszcze zarobię na tym. No więc pamiętam, że był jakiś temat dotyczący tego, jaką sytuację z filmów lub gier chciałbym przeżyć w prawdziwym życiu. Ale jakoś ten odcinek nagrywam dość na szybko, bo nie mam za dużo czasu, to na ten temat wypowiem się raczej w niedzielnym odcinku, bo on, nie wiem, gdzieś go zgubiłem teraz, przez co nie mogę przeczytać autora, nie mogę go znaleźć po prostu, ale pamiętam, że taki był. Wypowiem się na jego temat w niedzielę, kiedy się nad tym głębiej zastanowię, bo teraz na szybko to raczej nie wykombinuję odpowiedzi na to pytanie. Ale został jeszcze jeden temat. Od Oliver O. Oliver O. Nie wiem, jak to się czyta. O. Zależy. Gdybyś mógł stworzyć jedną grę, jaki rodzaj byś wybrał i o czym by była ta gra? Bardzo możliwe, że już kiedyś tego typu temat był. Coś mi świta, nie jestem pewien. No więc tak. Gdybym chciał stworzyć jedną, jedyną grę, to co by to była za gra? Byłaby to dojrzała, brutalna gra RPG. Z otwartym światem, z bardzo dobrą fabułą, rozbudowaną, z rozbudowanymi drzewkami umiejętności oraz z wręcz filmowo poprowadzonymi przerwikami filmowymi i dialogami. Innymi słowy, równie dobrze można powiedzieć, że zrobiłbym nową część Wiedźmina, bo to tak można nazwać. Serio, bo dla mnie Wiedźmin jest wyznacznikiem jakości w grach RPG, wszystkie Wiedźminy, a już trójka to w ogóle. Więc jakbym zrobił jakąś grę, to byłaby to raczej właśnie taka mroczna, dojrzała właśnie gra RPG. I to jest ta właśnie, co gdybym mógł zrobić, to bym zrobił właśnie coś takiego. Inną opcją jest, czy zrobienie kolejnej gry rolniczej, czy jeszcze zrobienie kolejnej konkurencji Legend Software. No nie wiem, czy bym chciał, bo właśnie nie wiem, czy bym dał radę zrobić coś, co przebiłoby farminga. Gdybym pracował w Giant Software i im pomógł robić farminga, to wtedy tak, ale jakbym miał stworzyć własną grę rolniczą, to... No, obawiam się, że nie wyszłoby to aż tak dobrze, jakbym chciał. No więc taką grę, jakbym chciałbym stworzyć, to raczej właśnie by było taka mroczna gra RPG, łącząca w sobie elementy właśnie Wiedźminów, Gothiców oraz Skyrima. Myślę, że bym połączył te wszystkie gry w jednym. I z tego wyszłaby istna mieszanka wybuchowa. Dobra, tematy się skończyły, no ale kiszonka jeszcze się nie skończyła, więc trzeba sprzedawać dalej. Nie ma wyjścia. No ale jak widać, dzięki temu zapotrzebowaniu już saldo mojego konta prezentuje się nad wyraz okazale. 530, no teraz już jest ponad. Dobra, 563 tysiące euro. Można zaszaleć, innymi słowy, z takimi pieniędzmi. Problem jest taki, że się nie do końca zastanowiłem, co ja chcę kupić. No to jest problem. Jakoś tak, no nie wiem, nie miałem z reguły mam jakieś zakupy zaplanowane, ale teraz jakoś tak nie miałem zaplanowanego żadnego zakupu.
Dlatego muszę teraz wymyśleć na szybko. Sprzedałem ten kombajn do buraków od Grime, więc może by się kupiło kombajn Holmera i się w najbliższym czasie urządziło zbiór buraka przy użyciu właśnie tego kombajna, tego kombajnu z DLC Holmer. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Się zobaczy. Też mam w planie kupić za niedługo ten ciągnik Holmera, bo przy jego pomocy naprawdę można wykonywać praktycznie wszystko. Dosłownie praktycznie wszystko przy jego pomocy można wykonać. To jest strasznie wielozadaniowy ciągnik. Nie tylko do tych specjalnych naczep, które można na niego założyć. Więc być może się to też kupi. No chcę tak, wiecie, testować tak porządnie te DLC Holmer, bo w tej prezentacji to, co robiłem, no to tylko tak pokrótce tam się przejechałem na tym polu z burakami i tyle, ale chciałbym wykorzystać te maszyny już tak porządnie. Więc to na pewno jest w planach. No a tak poza tym, to nie mam żadnych już jakichś tam większych planów na jakieś inne maszyny. A może starczy mi na dwie rzeczy naraz? Dzięki temu zapotrzebowaniu naprawdę tutaj kasy na koncie jest dużo, więc no się zobaczy jak będzie ostatecznie, ile będzie ostatecznie tych pieniędzy. Wtedy może nakupię dwie maszyny Holmera. O, to tak, to mi się podoba, wtedy by było fajnie. Kurde, powoli ta kiszonka tutaj schodzi. A nie mogę też na za dużo przyspieszać czasu, bo mi ta... A nie, w sumie mogę przyspieszać czas, przecież to zapotrzebowanie to nie zleci w godzinę, tylko ono trwa kilkanaście godzin. Więc w sumie mogę przyspieszyć czas i nie oszczędzać go, no właśnie zapomniałem o tym. No, 736 euro, wow! To już jest coś. Można zaszaleć. No i będzie ostatnia łycha. I skończone. Pora udać się zaraz do sklepu. No jak widać tutaj już mało co zostało. No ale wszystko się liczy, nic nie może się zmarnować. Okej. Koniec. No więc, co by tutaj, kurczę, kupić? Ten kombajn Holmera. No niech będzie. Się go stestuję w najbliższych odcinkach. Ale to jest duży wydatek, nie ma co. Też muszę kiedyś w końcu kupić kombajn do ziemniaków Grime, bo ja tylko raz się zająłem tutaj ziemniakami i to miałem ten tutaj kombajn. Te tutaj poczepiane do traktora, nie samojezdny, ale czas kupić w przyszłości tego też. Gdzie on jest? Nie tutaj to jest. O, ten trzeba też w przyszłości kupić i zrobić jakieś tam koszenie, zbiór ziemniaka jakieś tam zrobić, no ale to w przyszłości. Dobra, kupię kombajn, to jeszcze trzeba oczywiście tą przystawkę. No, teraz mam wgląd we wszystkie maszyny. Co by tutaj kupić? Coś jednak potrzebnego by mi się przydało. Coś naprawdę potrzebnego.
Może jednak kupię to. Patrzcie, prawie idealnie na niego mam pieniędzy. No dobra, słuchajcie, chyba się kupi ten ciągnik Holmera. Mam tego Case'a. Z reguły mam dwa ciągniki na farmie, no ale tutaj może niech będą na razie trzy. Case'a się sprzeda, jak będę po prostu potrzebował kasy. Przy najbliższej okazji, jak będę potrzebował na coś na szybko kasy. A na razie niech. Niech stoi na farmie. No, mam dwie maszyny marki Holmer. Kurczę, szkoda, że mnie nie stać na... Gdzie to jest? A, dobra, już wiem, gdzie. O, dobra. O, szkoda, że mnie na to nie stać. To by się wtedy zrobiło... taki zbiór buraków już na... No fajnie by to wyglądało, już to był taki... byłby taki zbiór na porządnie. Ten tutaj by kosił, ten tutaj by jeździł z tą przyczepą przeładowczą i ewentualnie przysypywał do jakiejś tam innej przyczepy, no i wtedy by to wyglądało, ale nie wiem, czy się to zrobi, zależy. Dobra, słuchajcie, więc w tym odcinku to już chyba byłoby wszystko. Co w następnym? No, skoro kupiłem tego Holmera, to raczej zbiór buraków, no trzeba go asystować, ale tak porządnie asystować. No więc jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, cześć!